Witajcie, drodzy kochani. W dzisiejszym malutkim programie chciałem Wam powiedzieć kilka słów o nowotworach, ponieważ jest to w tej chwili plaga w Europie. Tutaj mam dużo przyjaciół, którzy piszą mi, co jest dobre na leczenie nowotworu. Miałem właśnie przyjaciółkę w Belgii, która miała nowotwór piersi. Ktoś jej po prostu podarował orgonit, bardzo pięknie zrobiony, który dosyć drogo kosztował. Nosiła ten orgonit tutaj właśnie na piersi. No i co się stało? Po jakimś czasie nabawiła się raka piersi. No i postarałem się jej pomóc, wysłałem jej Aronita do Belgii. No w tej chwili już jest o wiele lepiej. Stan jej się polepszył, pije wodę, która jest zmagnetyzowana na naszych podkładkach, ma Aronita pod spaniem, wysypia się dobrze. No i już niedługo zacznie pracować normalnie, funkcjonować w swojej firmie tak jak wcześniej. Takich problemów właśnie z nowotworami jest w dzisiejszych czasach bardzo dużo, ponieważ żywność jest zmanipulowana chemicznie i niektóre produkty są genetycznie już manipulowane, tak jak kukurydza w puszkach. Ta kukurydza mniej więcej praktycznie cała jest już zmanipulowana. Badałem ostatnio tutaj kukurydzę, którą kupiłem w Lidlu i no niestety, drodzy kochani, była zmanipulowana już genetycznie. To jest produkt GMO tak zwany. I tak się dzieje nie tylko właśnie z kukurydzą, też są arbuzy genetycznie manipulowane, używa się dużo chemii. Tutaj w Hiszpanii są specjalne miejsca jak w Almerii, gdzie wybrzeże Almerii jest jakby obłożone takimi szklarniami plastikowymi, takimi tunelami, gdzie produkuje się żywność z pomocą wielu chemikaliów. Używa się wiele produktów chemicznych, czy to są na jakieś insekty, czy na cokolwiek innego, i to niestety tą żywność ludzie w Niemczech, bo jest eksportowana mniej więcej w 90% do Niemiec, tą ludzie tą żywność w Niemczech no, niestety zjadają. No i potem po jakimś czasie zjadania takiej żywności powstaje u nas nowotwór, czy to jest jakiś czerniak, czy to jest jakiśkolwiek inny rodzaj nowotworu. No co Wam na to poradzić, drodzy kochani? Ja bym powiedział Wam tak. Takim sposobem, żeby wyleczyć raka, nowotwór, jest picie herbaty ze stewii. Bardzo istotnym aspektem jest picie herbaty ze stewii. Można dodać sobie trochę cytryny, można dodać sobie innych ziół, ale pijcie, drodzy kochani, herbatę ze stewii. Potem jest maka. To jest korzeń specjalnego, z takiej rośliny, która rośnie w Andach. Można ją dostać w proszku, można ją dostać w kapsułkach. Maka, M-E-C-A, maca się pisze. Można zakupić w jakimkolwiek ekologicznym sklepie, czy to w Polsce, czy gdziekolwiek w innym kraju, i po prostu brać tą makę z rana, przede wszystkim z rana, nie na wieczór, bo jeżeli bierzecie na wieczór, nie będziecie mogli zasnąć. Dlatego z rana taką łyżkę maki od zupy, jeżeli ktoś ma już zaawansowany nowotwór, może brać i po prostu się tą maką leczyć. Takim jeszcze polskim systemem na leczenie raka jest zrobienie herbaty z huby. Po prostu huba z brzozy wysuszona, dobrze tak zmielona, i robienie z tego herbaty, picie herbaty z tego po prostu pomoże Wam, drodzy kochani, właśnie na usuwanie raka, na usuwanie nowotworu, który posiadacie. To są takie produkty naturalne. Też takim dobrym systemem na usuwanie nowotworu jest picie z soku z cytryny z rana. Czyli kubek cytryny, czy szklanka soku cytrynowego z rana, na czczo. Potem po takim wypiciu soku nie pije się nic innego. Można ewentualnie wodę, czy tam można sok z pomarańczy, ale raczej, żeby nic nie pić. Wypić tą szklankę tego soku i 2 godziny nic nie jeść. Mieć taką jakby pauzę, taki jakby odpoczynek, nic nie jeść, po tym soku jakieś 2 godziny. Najlepiej wstać wcześniej z rana o 6:00, i tak już o 8:00 godzinie już to wszystko przeszło przez organizm, oczyścił Wasz mózg, oczyścił tego nowotwora, który jest w Waszym organizmie, i dzięki temu potem możecie po prostu coś spróbować, jakiś chleb czy cokolwiek innego. To jest właśnie taki system na oczyszczanie organizmu. Następnym takim faktorem, który pomoże Wam w leczeniu raka, to jest robienie sałatki z dużą ilością czosnku, czyli po prostu świeży czosnek potarty zmieszać ze sałatką i możecie ten czosnek po prostu zjadać, i dzięki temu ten rak będzie usuwany sukcesywnie z Waszego organizmu. Jak również w procesie usuwania raka polecam dużej ilości wody, ponieważ woda spowoduje to, że wypłucze wszystkie te nieciekawe substancje z Waszego organizmu i wydali.
to jest właśnie też taki jeden faktor, który jest istotny. Jeżeli macie tą terapię z cytryną i macie tą terapię z czosnkiem, to jest tak jakby łącząca się terapia, bo można stosować czosnek i cytrynę lub wduszony, rozmiażdżony czosnek pomieszać z sokiem z cytryny i wypić. Tak tutaj mieliśmy terapię właśnie ludzi z Republiki Czeskiej, właśnie w Hiszpanii, w Pizarze, żeśmy właśnie dawali każdej osobie szklankę dobrego soku z cytryny i była domieszka lekko, dwa ząbki czosnku zmiażdżone, mieszane w ten sok cytrynowy. To trochę tak, smaku jest niezbyt ciekawe, ale ma efekt bardzo oczyszczający, bardzo leczniczy. To właśnie te rzeczy chciałem Wam polecić. Przede wszystkim makę. Jeżeli ktoś ma już zaawansowany nowotwór, no to właśnie maka jest tym właśnie systemem, który Wam, drodzy kochani, pomoże w usuwaniu nowotworu. Spożywanie maki. Łyżki na dzień wystarczy, łyżka od zupy wystarczy swobodnie na usuwanie raka. Także dziękuję Państwu za uwagę, pozdrawiam serdecznie i do widzenia.